Witam serdecznie moim gościem, człowiek z żelaza, można powiedzieć, Andrzej Kumor, drużyna Baspal. Witam serdecznie. Dlaczego z żelaza już tłumaczę? Andrzej, no grasz na wszelkich możliwych rozgrywkach, już miałeś dawno zakończyć sportową karierę, a tu nagle mówisz, że grasz też jeszcze poza naszym boiskiem. Więc zapytam, Andrzej, no nie jesteś starszym zawodnikiem, bo ten PESEL nie jest jakiś bardzo duży, ale skąd te siły? Skąd ta pasja? Pasja była zawsze od dziecka, prawda? A siły, powiem szczerze, że dużo daje zima. Jestem instruktorem narciarstwa, także troszeczkę to przygotowanie jest zawsze takie mocniejsze. W zasadzie od paru lat dopiero jestem i czuję poprawę, mimo że wieku tych lat nie ubywa, tylko przybywa, to czuję się mocniejszy fizycznie. Okej, no tam dużo jakichś tam drobnych kontuzji, które tam czasem uniemożliwiają grę, ale ogólnie czuję się bardzo, bardzo fajnie. Czyli sport metodą na długowieczność. Tak, lepiej czuję się naprawdę niż kilka lat temu nawet. No i bardzo dobrze. Wracając do spotkania. Pokonujecie dzisiaj Bysek Team, ale trzeba przyznać, że to było bardzo ciężkie spotkanie. Długo goniliście wynik, aż w końcu się udało. Ale dlaczego takie trudy? Przegrywaliśmy 2-0, prawda? Niby drużyna chyba ostatnia, czy przedostatnia w tabeli, ale naprawdę albo dzisiaj mieli bardzo fajny skład, albo naprawdę dali z siebie wszystko, co mogli, bo biegali naprawdę na dużej intensywności. My kilka błędów w pierwszej połowie, bo naprawdę trzeba przyznać, że słabo weszliśmy w mecz. Ta druga połowa już widziałeś sam, że i poprzeczki, i słupki, dużo akcji, takich naprawdę 100% sytuacji niewykorzystanych z naszej strony, ale na szczęście zaczęło coś wchodzić i udało się ten wynik po prostu wyprowadzić do przodu, choć tak jak mówię, ciężko było z nimi. 7 kolejek za nami, Baspal tradycyjnie przyzwyczajano do tego, że walczy o najwyższe cele. Za nami 7, przed nami 2 kolejki przed podziałem. No i Baspal będzie walczył tak naprawdę dalej o lidera. Myślę, że tak. Teraz akurat wszystko zweryfikuję. Te 2 ostatnie mecze mamy z tymi najmocniejszymi drużynami gramy. Także mam nadzieję, że jeśli tylko skład dopiszę i trochę zaangażowania, bo dzisiaj naprawdę pobiegaliśmy trochę. Wcześniej troszeczkę te mecze były takie, można powiedzieć, na stojąco. Nie zmuszały nas drużyny do jakiegoś biegania. Także dobry taki mecz przed tą najważniejszą batalią. Przed czołówką. Dziękuję za wywiad. Dzięki śliczne.